Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka. Jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich i dzisiaj chciałabym zaprosić Was na krótki materiał o tym, dlaczego nie warto pozostawiać doboru nosidła ergonomicznego dla Was i dla Waszego dziecka przypadkowi. Bardzo często widzę w różnych grupach sprzedażowych czy grupach chustowo-nosidłowych pytania rodziców o to, Jakie nosidło mają wybrać? Jakie jest najlepsze? I pod takimi postami zwykle oprócz tysiąca ofert sprzedażowych, bo moje nosidło jest najlepsze, e, znajdzie się około kilkunastu, kilkudziesięciu odpowiedzi w stylu: Dla nas najlepsze było nosidło X, a dla nas najlepsze było nosidło Y. Czasem te. Odpowiedzi są nawet jakoś umotywowane. Ale prawda jest taka, że to są odpowiedzi, które mówią, mnie odpowiadał produkt ten. Ale to nie jest jednoznaczne z tym, że będzie to odpowiedź na wasze pytanie, czy wam będzie odpowiadał ten produkt. Czy on spełni wasze oczekiwania, ciebie, osoby pytającej o to, a nie osoby, która odpowiada, bo tej osobie akurat dany model przypasował, ale nie jest to jednoznaczne z tym, że on będzie pasował wam. Nosidła dobieramy pod bardzo wieloma względami. I nie jest łatwo, przeczytając jedno, dwa, czasem trzy zdania o Was, wybrać nosidło dla Was najlepsze. Dlatego ja proponuję Wam usługę, którą, która no, będzie usługą wygraną, zarówno dla Was, jak i dla mnie. Co to za usługa? Konsultacja doboru nosidła dla, dla Was, personalnie. Sprowadza się ona do tego, że rozmawiamy i to nie jest rozmowa pięciominutowa, to nie jest tylko i wyłącznie przedstawienie mojej oferty, ale to jest przede wszystkim wysłuchanie Waszych potrzeb. Ja muszę dowiedzieć się, jakie, jaka jest Wasza aktywność, jaka jest Wasza budowa, jakie macie plany względem siebie i dziecka na najbliższe lata bo to jest bardzo ważne. Czy chcecie z tym dzieckiem wyjeżdżać w tropiki, czy będziecie raczej chodzić po górach, czy jesteście podróżnikami, czy raczej domatorami i wolicie siedzieć w domu i przytulać się z maluchem w zaciszu własnego ogrodu, na przykład. To wszystko jest bardzo ważne w kontekście wyboru nosidła. Bardzo ważne jest przede wszystkim to, jak wy się macie czuć w tym nosidle i jak ma to nosidło być dostosowane do Waszego dziecka. Jak to nosidło ma rosnąć z Waszym dzieckiem, to jest bardzo istotne, dlatego że na poszczególnych etapach rozwoju dziecka ten dobór nosidła jest zupełnie inny. Kiedy zaczynacie z dzieckiem, które na przykład jeszcze samodzielnie nie siedzi, zupełnie inne produkty wtedy będę mogła Wam polecić, ale kiedy na przykład maluch już samodzielnie siada albo chodzi, wtedy polecę Wam zupełnie inne produkty, bo ten produkt, który byłby dobry dla malucha w rozmiarze 68, dla malucha 80-86 już pewien czas minął, więc trzeba poszukać takiego produktu, który będzie perspektywiczny nie na rok, a na dwa, może nawet trzy lata. Więc to, od, od, jakie są, że tak powiem, dane wyjściowe przy doborze nosidła, to jest ogromna, ogromna waga. I druga rzecz jest taka, że przez moje ręce, jako doradcę noszenia dzieci, nie dość, że przewinęło się już setki rodziców, którzy mierzyli żyli do nosidła, i pewne właściwości ich są powiedzmy ustalone, jak i to, że przeszły przez moje ręce. Naprawdę setki nosideł. Czasem tych samych modeli z różnych tkanin i już będzie to miało znaczenie. Czasem e, zupełnie różnych modeli albo modeli wzajemnie się zastępujących, ponieważ firma wprowadza nowsze modele. To wszystko ma znaczenie. I to, czy to jest nosidło na przykład sprzed roku czy dwóch, a czy to jest nosidło z bieżącej produkcji, to też będzie miało znaczenie. Kolejna rzecz to są Wasze możliwości finansowe. Jednych będzie stać na to, żeby kupić nosidło z wyższej półki, inni będą celować w półkę średnio umiarkowaną, a jeszcze inni powiedzą, że ja życzę sobie produktu premium, bo mogę sobie na to pozwolić i to mi się akurat podoba. Dlatego dostosowanie tego nosidła do Waszych potrzeb i Waszych możliwości to jest podstawa mojej pracy. I zaufajcie mi, dlatego że ta konsultacja, którą... Wykupicie u mnie konsultacja doboru nosidła, to jest Wasza zaliczka na rzecz tego właśnie produktu. Dlatego, że 100% kosztu tej konsultacji będzie Wam odliczone od zakupionego u mnie nosidła. Wszyscy wygrywamy? Myślę, że tak. A jeśli taka usługa doboru nosidła to jest za mało, jeśli chcecie pójść dalej. Możecie skorzystać z innej usługi, którą również teraz bardzo Wam proponuję, a mianowicie z testów nosideł. O tym już mówiłam wielokrotnie. Film podlinkuję Wam w komentarzu, a znaczy w opisie na dole i również na końcu tego materiału. Też możecie skorzystać z takiej opcji. Wtedy bierzecie trzy nosidełka na tydzień, testujecie je, mierzycie, wychodzicie w nich na spacer i Sani empirycznie z moją ogromną pomocą, bo to jest bardzo ważne, że ja nie zostawiam Was w tym wyborze samych. Ja po pierwsze wskażę Wam produkty do testu, a po drugie pomogę Wam wybrać ten, który ja moim okiem doradczym uznam za najlepszy. To też jest ogromnie ważne, dlatego że dziękuję, dzięki temu zyskujecie spokój, że pozycja Waszego dziecka jest odpowiednia, że na Was też to nosidło jest odpowiednio doregulowane. To wszystko ma znaczenie, więc macie dwie możliwości. Jedna możliwość to wybór nosidła i zakup tego nosidła u mnie, a druga opcja to właśnie testowanie nosideł i również finalnie prowadzące do zakupu nosidełka. Z mojej strony to tyle. Myślę, że najważniejsze rzeczy Wam już powiedziałam i co do zobaczenia.